Zanim się przebiorę, zanim się ubiorę w ogóle, to idę zawsze rano na szybki spacer i nawet nie przebieram już tej piżamy, tylko zakładam byle bluzę, bo jest zimno i idę zrobić takie małe kółko z moim psem. Idziemy na spacer. I teraz byłoby wychodzić na to, jakbym była na spacerze z kotem, ale to nie jest spacer z kotem, tylko z psem. Chodźcie. Zanim pójdę zjeść, zanim pójdę zrobić kawę i tak dalej, to ja się szybko zawsze ubieram i maluję. Dzisiaj założę takie spodnie i taką zwykłą białą bluzkę. Basic. Wyglądam jak jakaś pomarańcza. Okej, dzisiaj mam w planach szkoła i zaczynam później, więc właśnie nagrywam. Zaczynam o 10:30, mam mega późno, do 16:00. Tam jadę na siłownię i w sumie właśnie nie mam pojęcia, co będę dzisiaj robiła. Wiem, że będę szła na pewno na siłownię. Normalnie chodzę rano, ostatnio jakoś chodzę po południu. Ale moje brwi jakoś super nie zarastają. Nigdy nie miałam tutaj. Jedyne co, tak tutaj trzeba wyregulować, ale no i to jest duży plus. Na pewno będę dzisiaj chciała posprzątać w moim pokoju. Czy ja naprawdę za każdym razem muszę sprzątać w moim pokoju? Serio, jest taki syf w garderobie, bo jest też piątek, więc weekend i wolne. Mówiłam, że ja najpierw muszę się ogarnąć, najpierw muszę ją malować, ubrać, żeby zejść w ogóle do kuchni i zjeść. Zauważyłam, że jeżeli tak robię, to mam jakoś więcej czasu. Tak to idę do kuchni, wstaję, właśnie gotuję sobie i potem patrzę, mam mało czasu i mam mało czasu na ogarnięcie się. A tak to wiem, ile mam czasu, jakby się ogarnę. Wierzę, że tak jest lepiej. Wczoraj się nie umalowałam do szkoły i pani sprzątająca się zapytała, czy jestem chora. Nie. Ja się zastanawiam, czy to nie jest... Czy to jest dobry outfit? Nie wygląda dobrze. Ja się ubieram, to albo się ubieram jak menel, albo jak na imprezę, jakby... Fajnie, mi się podobają, ale są takie... Ja jestem. Zjadłam pół chlebka bananowego. Taki był ten chlebek. Mam połówkę i ja po prostu pękam. Był przepyszny, był z czekoladą gorzką. Pycha. I do tego właśnie kawa. Też obiad do szkoły. Niedługo podam przepis, bo mam plan nagrać lunchboxy do szkoły. Mam bardzo fajne kilka przepisów, które robię i zajmują 5 minut. No i do tego jeszcze mam jakiś skyr pitny. Wiadomo, białko jest potrzebne, ja też nie jem mięsa. Więc staram się po prostu dopychać, jak się da. Jest godzina 9:00. Ja muszę za godzinę jechać już. Nie wiedziałam, że aż tak szybko już minie. Jeszcze mam wodę z cytryną, której nie dopiłam. Czytam tą książkę na wrzesień. Właśnie zaplanowałam sobie, żeby ją przeczytać. Mega spoko, jakby szybko ją się czyta. No, właśnie została mi godzina, więc idę czytać. Muszę nadrobić, bo kilka dni nie czytałam. A jeszcze, co jeszcze muszę zrobić? Journal już robiłam. Mam też dziennik, który planuję, co chcę zrobić, co w ogóle chcę zrobić z YouTube'em i tak dalej. I całą rozpiskę tygodnia. Jeszcze tam dopiszę. Jest tutaj. Jeszcze muszę dopisać w drugim dzienniku. No to w ogóle nie jest jakiś journal. To jest taki plan, który
Muszę dopisać, bo przypomniały mi się bardzo fajne pomysły. Teraz zapisuję, bo ja mam takie coś, że ja zapominam bardzo szybko. Jak mam ranek wolny i nie mam jakoś super wcześniej szkoły, to właśnie sobie zapisuję różne rzeczy na całym takim notatniku na tydzień. Już skończyłam na dzisiaj. Ja czytam, jak ogólnie mam cel, żeby czytać tak 20 minut dziennie. Nieważne ile stron, tylko żeby było tak ustające budzik, wyłączam wszystko, co się da. Nastawiam na 20 minut i czytam wszystko. Czy ja mam coś tutaj zapakować? To zapakuję. Hop. Dobra. I jest jakaś 22. I jakoś dużo nie nagrywałam. Zajęta. Też na siłowni i było mega fajnie. Mam już zakwasy, wszystko mnie boli. I tyle. To by wysypało mnie w ciągu dnia. Ja nie wiem, co się stało, że mnie wysypało, ale tu mam wielkie te. Tu mam z drugiej strony. Dzień był naprawdę dosyć długi i trochę sprzątałam w pokoju. Jest tak czyściutko. Tak wszystko poukładałam. Czy ja naprawdę na każdym filmiku muszę pokazywać, jak układam? Nie chcę pokazać tej strony, ponieważ mi strasznie wysypało. I dziękuję za ten film, za oglądanie. Mam nadzieję, że komuś się spodobało. Ja myślę, że to był dosyć szybki vlog, ponieważ nie nagrywałam jakoś super dużo. Ale postaram się nagrywać jak najwięcej. Filmy są co tydzień w poniedziałki, 19. Zapraszam do subskrybowania. I tyle, dziękuję.